Witam wszystkich ze wspaniałego, deszczowego Szczecina. Każdy, kto sobie zjedzie, będzie musiał tam na raka wspinać się z powrotem. A teraz mamy niż demograficzny. Wieżowce zostały wybudowane w 1968 roku. Jesteśmy na placu Rodła w zasadzie. Powiem wam, czy to jest wygodne, czy nie jest wygodne. O, jaki ten brzydki nam wszedł w kadr śmietnik. Jak to w dziennikarstwie jest, im gorsza wiadomość, tym lepsza. Naszą dzisiejszą wycieczkę zaczynamy od Heleny Majdaniec. Także wrażenia estetyczne podczas spacerów są świetne. A proszę bardzo, już się wyletniły dziewczyny. Już nie przeziębiły. Zaraz obejrzymy, cóż to za piękny pomnik. Zobaczymy drugą stronę Jasnej Dłoni. Zawsze się te strony nieco różnią, prawda? Krokusy czekają. Chociaż nie będą czekać jak Penelopa na Odyseusza. Jest taki zegar, który dwa razy na dobę pokazuje prawidłową godzinę, czyli nie jest tak źle z nim. Okiem Arkadiusza. Spacery. Przejażdżki. Ciekawostki. Latem, jesienią, wiosną i nawet zimą. Parki. Architektura, ulice, imprezy, historia, wydarzenia. Okiem Arkadiusza. Wirtualne spacery po Szczecinie i okolicach.